Taka mała prezentacja z mojej strony pulpitu do maszyny, tak to nazwijmy. Tańsza wersja. Kierownica niezbyt droga. Chyba około 80 zł kosztuje teraz. Do tego pad. No, teoretycznie mamy odjeżdżać, ale oczywiście tym razem sobie darujemy. Na czym skończyłem? Na padzie, tak? No, pad najtańszy, chyba 15 zł, może są tańsze, nie wiem, ale droższy nam raczej nie jest potrzebny. Plus dolepiona rączka. Obrócony w ten sposób, bo gdybym go odwrócił inaczej, to oczywiście przesunęłaby się nie tak jak trzeba, ale można sobie to oczywiście pokombinować z tym. No i co, do tego program X-Padder, który steruje nam tak jakby naciskamy przycisk pada czy tam kierownicy, a włącza nam się klawisz z klawiatury. Czyli zamiast przyciskać plus, żeby wcisnąć nastawnik, przestawić, no to ustawiamy to jako kierownica. Troszeczkę to jest oczywiście uproszczone, bo ta kierownica nie zatrzymuje nam się na poszczególnych ustawieniach. Trzeba po prostu ją przestawić w prawą stronę lub w lewą. No za chwilę to zrobię. Lokomotywa jest uruchomiona, można jechać. Czyli jedziemy. Więc robię tak. Pierwsza pozycja. No i jadę. No i możemy dawać następne pozycje. W ten sposób właśnie to musi wyglądać. Nie inaczej. Lokomotywa nam się rozpędza. Pomijam teraz ładną jazdę, czyli taką jak powinienem jechać. Po prostu demonstracja. Chociaż jakoś tak głupio mi jechać nie tak jak trzeba, no ale trudno. No bo w sumie mogę jechać tak jak trzeba. Oczywiście tu możemy sobie ustawić co chcemy. Ja mam tak ustawione. W ten sposób. Lewo niska. Czy raczej odwrotnie. Czuwak na spacji. Klasycznie. No dobra, przyspieszę trochę. Zamiast shiftu, żeby przejść na bezoporową, no to na przycisk i przekręcamy. No i teraz możemy bocznikować. Bocznikowanie mam ustawione w ten sposób. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o ten. Kierownicę. No i oczywiście jeszcze hamulec. Zasada prosta działania. Mam ustawione na przyciskach luzowanie i tak dalej, żeby te miejsca trafić po prostu. Bo niestety pad nie daje nam tej możliwości. No to tak jedną ręką i robiąc różne inne rzeczy, więc trochę to tak wygląda jak wygląda. No ale nie o to chodzi w tym momencie. Taka prezentacja mini tego wynalazku. Jedzie się
na pewno ciekawiej niż na samej klawiaturze czy i tak dalej. No i to by było na tyle. Polecam.